Arka Przymierza jest jednym z najciekawszych i najbardziej tajemniczych artefaktów Starego Testamentu. Czy mamy jakiekolwiek pojęcie o tym, czy tak naprawdę była i co się z nią stało? Przeglądałem ostatnio fora dla fanów teorii spiskowych o starożytnych kosmitach. I pierwsza teoria mówi o tym, że Arka była współczesnym radioodbiornikiem pozwalającym na kontakt z Bogiem. Według drugiej była to broń pozwalająca na wysyłanie silnych fal elektromagnetycznych. To właśnie one miały zostać wykorzystane do zburzenia Jerycha. Co się stało z tą potężną bronią? Zdecydowana większość archeologów stawia sprawę jasno. Prawdopodobnie Arka Przymierza nigdy nie została znaleziona, ponieważ nie istniała. Warto jednak pomarzyć.